Dobra. Dzień dobry i witajcie widzowie. Witamy Was w Ogólnopolskim Tygodniu Dyplomacji. W tym roku jest to związane z, można powiedzieć, jakby to tak ująć w część, co jest bardzo popularne aktualnie, bo żyjemy w świecie związanym z AI. Jest to po prostu coś, co nas deprymuje aktualnie. Kto w życiu nie korzystał z czatu GPT? Bo chyba naprawdę nie znajdziemy sporej ilości osób, które by cokolwiek w tym względzie nie robiły. A dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Joanna Modrzeńska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Szczerze mówiąc, jedna z największych ekspertek, jak według mnie osobiście największa z zakresu etykiety dyplomatycznej i różnych zwyczajów z tym związanych, szczególnie, że sam miałem przyjemność uczestniczyć na zajęciach z panią doktor jeszcze kilka lat temu, więc akurat wspominam je bardzo miło. Więc pod tym względem mogę powiedzieć, że na pewno rozmowa będzie zdecydowanie udana. A tematem przygotowanym dla nas jest dzisiaj przyszłość etykiety i zwyczajów w dobie postępu technologicznego. Będziemy rozmawiać w skrócie, tak mówiąc dosyć zwięźle, o tym, jak można widzieć przyszłość taką związaną z dyplomacją, ale niekoniecznie z polityką w dyplomacji, czyli z czymś, co jest, tak można powiedzieć, myśląc, odbiegające od często zainteresowań ludzi, którzy interesują się dyplomacją, więc przejdziemy do czegoś, co jest takie, można powiedzieć, bardziej niszowe, co będzie na pewno zdecydowanie ciekawsze, tak mi się wydaje na ten moment. Zatem chciałbym zadać z automatu od razu pierwsze pytanie o tym, jak widzi pani przyszłą rolę etykiety dyplomatycznej w najbliższych latach. Zdecydowanie uważam, że przyszłość etykiety protokołu dyplomatycznego, zwyczajów dyplomatycznych ma przed sobą ogromną i świetlistą przyszłość. To historia nam już pokazała, że mimo że te zwyczaje one ewoluowały, kształciły się przez wiele, wiele wieków, to tak naprawdę one ewoluują nieustająco. Cały czas się coś zmienia, cały czas się coś pojawia, cały czas coś nowego, z czym mamy do czynienia. Także chciałabym zdecydowanie podkreślić, że protokół dyplomatyczny, zasady savoir-vivre i etykiety to jest żywy organizm, który towarzyszy nam i myślę, że będzie nam towarzyszył właściwie tak długo, jak długo mamy do czynienia z ludzkością, z relacjami międzyludzkimi, z relacjami na poziomie międzynarodowym, międzyrządowym. W stosunkach międzynarodowych pojawiają się nam nowi aktorzy. Aktualnie to już nie tylko są państwa i organizacje międzynarodowe, ale mamy przecież do czynienia chociażby z korporacjami transnarodowymi, chociażby z coraz częściej pojawiającymi się w relacjach międzynarodowych miastami, związkami miast, regionami. Także wydaje mi się, że chociażby kwestia tego, że pojawiają się te nowe podmioty, sprawia, że trochę na nowo powinniśmy odkryć protokół dyplomatyczny, kwestie savoir-vivre i etykiety. I myślę, że to jest tak naprawdę proces, proces, który będzie nam towarzyszył i raczej nie możemy mówić o tym. Mam przynajmniej taką nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości protokół dyplomatyczny odejdzie do lamusa i nie będzie nam potrzebny. Zatem można powiedzieć, że dla wszystkich ludzi, którzy interesują się protokołem dyplomatycznym, dalej będą mogli się nim interesować, ze względu na to, że on nigdy nie odejdzie, chociażby przez ten właśnie charakterystyczny czynnik ludzki. Bardzo, Zdecydowanie tak. tak można sobie to wyobrażać. Bardzo, bardzo ciekawa perspektywa i sam także się z nią zgadzam, więc myślę, że nawet tutaj nie miałbym czego, o co szczególnie się dopytać, a także czegokolwiek, nie miałbym czegokolwiek do dodania, więc pod tym względem mogę przejść do kolejnego pytania, jak myślę. A jeśli coś nasunie mi się na myśl, to oczywiście zadam to po kolejnym pytaniu. Oczywiście. To pytanie będzie dotyczyło tego, czy uważa pani, że współczesna dyplomacja wykształci jakieś takie nowe zwyczaje dyplomatyczne, nowe takie, jakby to powiedzieć, nową część etykiety, coś takiego nowego właśnie w oparciu chociażby te nowe technologie, czy o taką przyszłość związaną chociażby z kreowaniem stosunków międzynarodowych, jak chociażby przez te miasta, czy właśnie paradyplomację. Co pani o tym sądzi?
Właściwie to jest coś, co dzieje się już na naszych oczach. Tak naprawdę pandemia nam bardzo dobitnie pokazała, że musimy być przygotowani na to, że różne zmieniające się okoliczności sprawią, że w bardzo krótkim czasie będziemy musieli dostosować takie tradycyjne kwestie związane z tradycyjnym pojmowaniem i tradycyjnym prowadzeniem relacji międzynarodowych, że będziemy je musieli zmieniać i dostosowywać właściwie w ciągu chwili. Pandemia chociażby nam pokazała to, że w bardzo krótkim czasie ucięliśmy wszelkiego rodzaju spotkania osobiste. Oczywiście nie mogłoby się to zdarzyć, gdybyśmy nie mieli do dyspozycji internetu, który pozwolił nam zamienić te spotkania osobiste na żywo, czyli chociażby spotkania, szczyty Rady Europejskiej, szczyty NATO, trzeba je było bardzo szybciutko zamienić w spotkania online'owe. I rzeczywiście to się stało. Mimo wszystko jednak należy zauważyć, że te spotkania online'owe chociażby nadal wszędzie tam, gdzie było to możliwe, stosowały dotychczasowe zasady protokołu dyplomatycznego, czyli protokół flagowy się nie zmienił, flagi były nadal wywieszane w odpowiedniej kolejności, w odpowiedni sposób prezentowane. Osoby, które zasiadały do takich spotkań, plus na przykład towarzyszący im eksperci, doradcy, też byli usadzani podczas tych spotkań online'owych zgodnie z regułą precedencji, czyli wszędzie tam, gdzie było to tylko możliwe, dotychczasowe zasady protokołu dyplomatycznego były i są nadal stosowane. Ciekawostką było chociażby to takie bardzo słynne zdjęcia, które obiegły cały świat, że nieżyjąca już królowa Elżbieta II w trakcie pandemii przyjmowała listy uwierzytelniające od nowych ambasadorów, którzy rozpoczynali swoją misję w Wielkiej Brytanii właśnie drogą online'ową, czyli było takie specjalne pomieszczenie, w którym pojawiali się kolejni przedstawiciele, składali symbolicznie w stronę monitora, ponieważ po drugiej stronie oczywiście była królowa Elżbieta II, symbolicznie składali listy uwierzytelniające, odkładali je na takim małym stoliku, który był postawiony dokładnie na wprost tego monitora i było to tak jakby symboliczne złożenie listów uwierzytelniających, oczywiście z zachowaniem wszelkiego rodzaju reżimów sanitarnych, bez osobistej obecności królowej, ale jednocześnie cała otoczka, cały protokół dyplomatyczny, wszelkiego rodzaju reguły, maksymalnie wszędzie tam, gdzie można było, były oczywiście zachowane. Dlatego uważam, że jak najbardziej już w tej chwili możemy zauważyć, że protokół dyplomatyczny wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystuje w nowoczesne technologie. Proszę też pamiętać, że chociażby jeszcze kilka lat temu o czymś takim jak netykieta nikt jeszcze nie słyszał, czyli o zbiorze reguł, które obowiązują w internecie. Tymczasem rozpowszechnienie internetu, wykorzystanie go na masową skalę spowodowało, że pojawił się również taki zbiór właśnie reguł, zasad zachowania, które powinien być stosowany w internecie. Czyli gdybyśmy jeszcze, nie wiem, 20 lat temu kogoś zapytali, co to jest netykieta, właściwie nikt nie miałby zielonego pojęcia, co to. W tej chwili myślę, że przynajmniej znacząca część użytkowników internetu, chociaż w niewielkim stopniu, ale przynajmniej te niektóre podstawowe zasady netykiety zna. To są kolejne dowody pokazujące na to, dowodzące tego, wskazujące na to, że rzeczywiście protokół dyplomatyczny, mimo że towarzyszy właściwie ludzkości od bardzo, bardzo dawna, a w tej takiej teraźniejszej, współczesnej formie, to właściwie są to czasy od Kongresu Wiedeńskiego, czyli od 1815 roku. Czyli możemy stwierdzić, że protokół dyplomatyczny, te współczesne zasady są stosunkowo młode, bo mają raptem nieco ponad 200 lat. To mimo wszystko, nawet przez te ostatnie 200 lat, bardzo łatwo można zauważyć, że to nie jest zbiór reguł, który został wymyślony, przemyślany, przygotowany 2 wieki temu, ale jest to zbiór reguł, który żyje, zmienia, dostosowuje się do zmieniających się okoliczności, w tym również jak najbardziej stara się w miarę możliwości wykorzystywać nowoczesne technologie. Zatem można tak powiedzieć, że tak jak każda rzecz na świecie musi ewoluować, każdy zwyczaj musi ewoluować, bo bez ewolucji wszystko zostałoby zapomniane. Po prostu
prawa natury, można powiedzieć, że działają również w naukach społecznych, a w tym przypadku w dyplomacji, co jest zresztą bardzo ciekawe, ale jednak pokazuje, że wszystko jednak zależy od ludzi i od tego. Wszystko tak wygląda w ten sposób, że ta cała perspektywa związana z taką współczesną dyplomacją, z jej właśnie ewolucją, będzie cały czas podążać wzdłuż tego protokołu dyplomatycznego właśnie z czasów Kongresu Wiedeńskiego i będzie on, można powiedzieć, że tak już wcześniej powiedziałem, ewoluował, co myślę, że jest bardzo, bardzo ciekawą perspektywą, bo też pokazuje, że zarazem będziemy mieli ciekawe elementy tradycjonalistyczne z wykorzystaniem nowych technologii, czyli coś takiego, co można powiedzieć, współczesne takie ruchy, troszeczkę takie tradycjonalistyczne, bardziej okołokonserwatywne, co właśnie propagują, że tego AI, tej technologii nie powinno się zmieniać właśnie w tym zakresie. Jak to tak właśnie w ten sposób ja rozumiem? Może to wyglądać w ten sposób, że będziemy mieli te swoiste stare zasady. Tak nazywam je stare w uproszczeniu. No wiadomo, 200 lat to jest dosyć sporo. Już no, 208. Dosyć, dosyć Tak, ale dużo. z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że w mniejszym lub większym zakresie początki właściwie dyplomacji, stosowania pewnego rodzaju reguł w relacjach międzyludzkich, no to towarzyszą ludzkości od zarania dziejów, to w tym kontekście te 200 lat to właściwie zupełnie świeża sprawa. No, w zasadzie to jest tylko kodyfikacja formalna, na którą ugodzili się wszyscy uczestnicy Kongresu Wiedeńskiego wówczas, więc po prostu cała Europa, można tak prześmiewczo powiedzieć, a potem przeszło to na cały świat. Więc tak, zadając takie pytanie bardziej szczegółowe w tym zakresie, czy w takim wypadku istnieje taka szansa, że właśnie te takie stare zasady, na przykładzie królowej Elżbiety, która to case według mnie naprawdę świetny, bardzo mnie zainteresował. Czy jest szansa, aby w przyszłości właśnie mianować ambasadorów i dyplomatów, czy chociażby nadawać status chef d'affaires każdej osobie w przyszłości właśnie w sposób zdalny? Bo nie ukrywając, troszeczkę by to ułatwiło ten sposób. No, wiadomo, byłoby to troszeczkę trudniejsze w państwach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie to Senat też musi przyklepać ambasadora, mówiąc tak prześmiewczo, ale patrząc chociażby na taką Wielką Brytanię czy inne państwa, mam tutaj na myśli moją ulubioną Szwecję, gdzie po prostu takie rzeczy są po prostu desygnowane przez rząd, tylko podpisywane przez króla. Czy jest taka szansa, aby to było rozpowszechnione na cały świat, żeby to zrobić zdalnie? Osobiście uważam, że nie. I okres po pandemii pokazał, że rzeczywiście, mimo że mamy takie możliwości, brakuje nam tych kontaktów międzyludzkich, że mimo wszystko będziemy dążyć do tego, żeby pewien zasób spotkań, żeby pewien poziom utrzymywania tych kontaktów międzyludzkich pozostał w takiej niezmienionej formie, osobistej. Bo przecież, gdybyśmy się tak zastanowili, po co właściwie wysyłać ambasadorów do państwa przyjmującego? Przecież skoro mamy internet, skoro mamy telefony, skoro właściwie w każdej chwili możemy napisać maila, no to po co wysyłka osobistego, tak, przedstawiciela? Dlaczego jedna głowa państwa mimo wszystko jednak decyduje się na to, żeby wysłać swojego przedstawiciela do drugiego państwa, żeby mógł on sprawować swoją misję w sposób stały, nieprzerwany, ciągły? Przecież z takiego logicznego punktu widzenia to właściwie w XXI wieku nie powinno w ogóle mieć racji bytu. Mimo wszystko proszę zauważyć, że tak jak królowa Elżbieta II po pandemii wróciła do osobistego przyjmowania listów uwierzytelniających już nie online'owo i za pomocą internetu, nawet jeżeli była, nie wiem, w pomieszczeniu obok, tak samo bardzo szybko, kiedy tylko nawet trochę rozluźniły się już te wszystkie reżimy sanitarne, przecież szczyty Unii Europejskiej, czyli spotkania Rady Europejskiej znowu powróciły do tych spotkań osobistych. Mamy przecież bardzo dużo zdjęć z tego okresu, czyli chociażby fotografie rodzinne, które wcześniej były przygotowywane w ten sposób, że szefowie państw i rządów stali gdzieś tam na schodkach czy w jakiejś sali obok siebie. Było robione pamiątkowe zdjęcie, tak z okresu właśnie tego, kiedy ten reżim sanitarny trochę zelżał. To są zdjęcia, kiedy w dość dużej odległości od siebie stoją poszczególne osoby, mają maseczki, ale mimo wszystko
Tego typu spotkanie osobiste było o wiele lepsze niż spotkanie online'owe. Nie do przecenienia są wszelkiego rodzaju spotkania, które dają nam możliwość porozmawiania w cztery oczy. Spotkania osobistego, czyli nie tylko podyskutowania w takim większym gronie, ale również dają nam możliwość do spotkań kuluarowych, do porozmawiania, utrwalenia, rozwinięcia łączących nas więzi. Przecież wiadomo, że każdy szczyt, każde spotkanie na forum międzynarodowym, to nie tylko ta płaszczyzna oficjalna, to nie tylko ta płaszczyzna, nie wiem, międzyrządowa, międzypaństwowa, międzynarodowa i tak dalej, ale to również taka po prostu płaszczyzna relacji międzyludzkich, które myślę bardzo trudno nawiązać, które bardzo trudno utrzymać i rozwinąć, spotykając się tylko online'owo. Dlatego właśnie ten okres po pandemii nam pokazał, że rzeczywiście wszystko jest do zrobienia, za pomocą internetu, za pomocą telefonu. Jednakże ten poziom relacji międzyludzkich, tworzenia takiej podstawy, podbudowy do realizacji właśnie tych relacji jest absolutnie nie do przecenienia. Dlatego uważam, że gdyby była taka potrzeba, to już byśmy byli na tym etapie, że właśnie nie są nam potrzebni żadni przedstawiciele, nie potrzebujemy ambasadora, wszystko da się załatwić za pomocą maila, za pomocą telefonu, a jednak po pandemii, jak tylko mogliśmy, wróciliśmy do tych relacji takich, to jak pan określił, tradycyjnych, standardowych, ludzkich, osobistych i uważam, że mimo wszystko dokładnie w tym kierunku będzie to zmierzało. Znaczy w przypadku takiej zaistnienia takiej konieczności, w przypadku jakiegoś nadzwyczajnego wydarzenia, kiedy trzeba coś załatwić od ręki, rzeczywiście to jest ogromna różnica. Zadzwonić, napisać maila, spotkać się online'owo, to nie ma zupełnie żadnego porównania, chociażby jeszcze do tego, jak kilka wieków temu wyglądały te relacje, że trzeba było wysłać posłańca, zanim dojechał, zanim spotkał się z królem, zanim wrócił, to często minęły 2-3 miesiące i właściwie czasami sprawa była już nie do załatwienia, nie do odkręcenia, czy już była po prostu nieaktualna. W tej chwili nowoczesne technologie pomagają, natomiast myślę, że ten czynnik ludzki, spotkania osobistego jest absolutnie kluczowy i bez niego trudno nam byłoby się obyć w dłuższej perspektywie czasu. Właśnie, też tak myślę, bo ogólnie rozmawiając z ludźmi regularnie, bardzo często jestem w stanie stwierdzić, że czynnik ludzki we wszystkim jest związanym z naukami o polityce, całkowicie zapominany. Po prostu ludzie często też uważają, że wszystko da się tak załatwić, w cudzysłowie, bez ludzi, bo na przykład też nie lubią ludzi. Co jest zresztą oczywiście naturalne w tym wszystkim, ale tak myśląc sobie, to ostatnio na jednym z wywiadów, które regularnie słucham na RMF-ie, jeśli się nie mylę, albo na Radio Z, słyszałem od jakiegoś redaktora, nie przypomnę sobie jego nazwiska niestety, na pewno był to mężczyzna, który powiedział, że żeby nie skłamać, 90% polityki uprawiane jest w kuluarach. A jednak forma zdalna powoduje, że te kuluary są tylko w momencie, w którym ktoś się dzwoni ze sobą na telefonach, a potem wszystko zrobi na kamerę. Co i tak nie działa tak sprawnie, żeby to, tak można powiedzieć, załatwić od ręki i całkowicie można powiedzieć, że uprawianie polityki zdalnej na pewno byłoby trudne, a uprawianie dyplomacji zdalnej, która jest jeszcze bardziej społeczna, byłoby jeszcze trudniejsze, myślę, w tym zakresie. Zatem też bym się właśnie z tym zgodził. W zasadzie do tego nie mam jakichkolwiek pytań, więc zadałbym pytanie numer 4 w tym przypadku, czyli co pani sądzi o tezie, że sztuczna inteligencja będzie głównym determinantem dyplomacji w najbliższych latach, że sporo rzeczy można by zrobić za pomocą sztucznej inteligencji w dyplomacji. Pokroju, bierzemy sobie jakichś ekspertów, w cudzysłowie ekspertów, bo to by była sztuczna inteligencja, oczywiście nie tak błędna jak ChatGPT, ale wzięlibyśmy sobie ich i oni mieliby na perspektywie międzypaństwowej, gdzie hipotetycznie jedno byłoby zaprogramowane jako jedno państwo, drugie AI jako drugie państwo i że oni ze sobą dochodziliby do konsensusu. Czy taka perspektywa jest w ogóle realna, tak mówiąc czysto, czy ma jakąkolwiek przyszłość?
Z mojej perspektywy naprawdę trudno sobie wyobrazić, że tutaj nawet najlepszy komputer byłby w stanie zastąpić człowieka. Chociaż z drugiej strony akurat interesuje się, chociaż zupełnie na zasadzie lubienia tematu, bo osobiście znam tylko podstawowe ruchy szachowe. Czytałam wiele książek dotyczących tego, jak arcymistrzowie szachowi na początku grali przeciwko właśnie najlepszym komputerom, jak najlepszym komputerom na początku, okej, jakoś to wychodziło, ale raz te komputery przegrywały, raz wygrywały i że właściwie w tej chwili komputery są już na takim poziomie rozwoju, że to jest właściwie niemożliwe. Komputery są o wiele lepsze od człowieka. Więc pewnie teoretycznie kiedyś no jest szansa, że możemy dojść właśnie do takiego etapu rozwoju, o którym Pan wspomina. Natomiast osobiście uważam, że byłoby to z ogromną stratą dla ludzkości, ponieważ mimo wszystko uważam, że nawet jeżeli założymy, że ten czynnik ludzki jest czynnikiem niedoskonałym, mylącym się, popełniającym błędy, to zawsze, przynajmniej tak mi się wydaje, że komputery po prostu liczą, że ta kalkulacja jest taka chłodna. Natomiast człowiekiem rządzą jeszcze. Może nie rządzą, często podpowiadają, pomagają w podjęciu decyzji czynniki takie, których no, komputer po prostu nie ma szansy zrozumieć. Czyli w grę wchodzą jeszcze uczucia, jakieś takie właśnie relacje międzyludzkie, dotychczasowe doświadczenie. Myślę, że w jakiś tam sposób, nie znam się oczywiście na tym, komputer również w tym zakresie może być zaprogramowany, natomiast uważam, że jest to tak newralgiczna, tak wrażliwa część relacji międzyludzkich, że tutaj całkowite zastąpienie człowieka, przynajmniej na tym etapie, myślę, byłoby błędem. Z drugiej strony jestem sobie w stanie naprawdę wyobrazić to, że sztuczna inteligencja będzie nam bardzo pomagała w stosunkach międzynarodowych, chociażby dlatego, że jest w stanie w ciągu krótkiej chwili przewidzieć różnego rodzaju scenariusze, sprawdzić jaka jest szansa na realizację danego scenariusza. Jest w stanie na pewno nam już na tym etapie podpowiedzieć różnego rodzaju rozwiązania, które na przykład nam nie przyjdą do głowy. Czyli jak najbardziej uważam, że rozsądne korzystanie ze zdobyczy, z nowoczesnych technologii, chociażby ze sztucznej inteligencji, ma szansę na wniesienie takiej nowej jakości do relacji międzynarodowych, nowej jakości do stosunków międzyludzkich. Natomiast stuprocentowe zastąpienie nie, przynajmniej nie na tym etapie. Też tak dopowiadając coś też od siebie, nie wyobrażam sobie osobiście, żeby dwie formy AI, dwa roboty wykształciły ze sobą relacje, które by się po prostu lubiły. Chociażby. Albo nie lubiły. To byłaby właśnie taka czysta matematyczno-informatyczno-fizyczna kalkulacja. A w polityce trzeba co powiedzieć po prostu, w dyplomacji tak samo. Lubić kogoś czy nie lubić daje bardzo dużo. Tak, Sam. chociaż z drugiej strony oczywiście musimy pamiętać o tym, że w dyplomacji jednak wymagamy od zawodowych dyplomatów, wymagamy od polityków na szczycie władzy, żeby z jednej strony to, jeżeli się lubią, jeżeli czują do siebie sympatię, liczymy na to, że to pomoże we wzajemnych relacjach pomiędzy państwami. Z drugiej strony mamy jednak nadzieję, że nawet jeżeli gdzieś tam są wzajemne animozje, to nie będą miały one negatywnego wpływu na to, jak realizowane są relacje między państwami, między stronami, że mimo wszystko to już jest taki poziom, który pozwala na to, żeby te wzajemne animozje gdzieś tam odłożyć na bok i skupić się na tej sferze merytorycznej. Tak, zdecydowanie tak to powinno właśnie wyglądać. W rzeczywistości w większości przypadków tak to wygląda, tylko właśnie to jest też ten problem, że czasami jeśli mamy to już konkretne AI także, nie dałoby się go skonstruować tak, żeby zaprogramować każdy możliwy scenariusz. Zawsze byłby perspektywiczny, tak myślę, scenariusz, który by nie wyszedł. I wtedy co to AI mogłoby zrobić? AI raczej nie pójdzie na żywioł, mówiąc kolokwialnie.
Więc co tutaj może zrobić w momencie, w którym będzie miało z kimś dyskusję na temat, którego nie przewidziało? Chociażby dyskusję z człowiekiem, gdzie człowiek zapyta się, co jadło na obiad kiedyś tam. A to po prostu będzie zwykła rozmowa, żeby jakoś spróbować się polubić. Tak No tak, czysto taki small kuluarowo. talk, prawda? Tak. Który potrafi ładnie zacząć relację, zacząć rozmowę, jakoś tak roztopić ewentualne istniejące bariery, pozwala zobaczyć w polityku człowieka. Zwykłego człowieka, takiego jak my, który właśnie coś tam zjadł na obiad, był z dziećmi na spacerze, przeczytał świetną książkę, czy widział super film. No też trudno mi byłoby sobie wyobrazić, że tego typu small talki prowadzą między sobą komputery. To by było naprawdę wykonalne, tak myślę. Chociaż jakby się ludzie nagrali w ramach bycia dosłownie papugami, tak może jakoś by to wyszło, ale to już jest całkowita abstrakcja i sam sobie tego po prostu nie wyobrażam, Zgadza się. naprawdę. Więc także tutaj nie mam już do tego pytania dodania, ale cudownie zrymowałem. Mówiąc dalej. Moglibyśmy przejść już właśnie do ostatniego pytania, z tych takich głównych. Oczywiście, jeśli nasunie mi się jakieś nowe, to nie będzie ostatnie. Więc przejdźmy w takim wypadku do ostatniego, czyli do numeru 5. I tak, pytanie brzmi: jak widzi Pani przyszłość jednostki, w tym przypadku po prostu człowieka w dyplomacji? To już właściwie podsumowanie tego, o czym sobie do tej pory dzisiaj rozmawialiśmy. Ten wątek pojawił się już co najmniej kilkukrotnie w naszej rozmowie. Zdecydowanie widzę przyszłość i to jasną przed jednostką, chociaż z drugiej strony na pewno coś, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy. Stosunki międzynarodowe, czy też w tym wypadku dyplomacja. To jest zdecydowanie gra zespołowa. Tutaj to nie jest zespół, który potrzebuje gwiazd, to jest zespół, który potrzebuje zdecydowanie wspólnego działania, wspólnego planowania, wspólnej realizacji celów, wspólnego tak naprawdę dochodzenia do tych celów, czyli zawsze bardzo niezwykle cenię kraje, w których są pewne polityki, które są ponad podziałami, które mimo odbywających się wyborów, mimo zmieniających się partii u władzy, te cele nadrzędne pozostają niezmienne. W moim takim idealnym świecie, idealne państwo, idealne partie polityczne mają wspólny program ponad podziałami, który dotyczy na przykład ochrony zdrowia, edukacji, ale również albo może właśnie przede wszystkim polityki zagranicznej. Czyli mamy cele krótko, średnio, długoterminowe, które są realizowane bez względu na to, kto jest aktualnie głową państwa, kto aktualnie zasiada w rządzie. Która partia wygrała wybory w ostatnie. I to jest właśnie clue w dyplomacji, że tutaj nie ma miejsca na niezwykle jaśniejące, błyszczące gwiazdy, że tutaj to jest gra zespołowa na wielu etapach, a tak naprawdę ambasador, który jedzie do kraju przyjmującego, to jest tym ostatnim etapem, przez który te założenia, te priorytety, ta polityka powinna być realizowana w takich codziennych relacjach. Bo tutaj, jeżeli którykolwiek właśnie z tych etapów, które przed chwileczką wymieniłam, zawodzi, no to trudno mówić o tym, żebyśmy mieli do czynienia z polityką zagraniczną, którą możemy określić mianem no, takiej zadowalającej czy odnoszącej sukcesy. Dlatego jednostka w dyplomacji? Nie. To nie ta gra, to nie ten sport, to nie te zasady. Tutaj zdecydowanie potrzebny jest mocny zespół na każdym etapie, poczynając właśnie od głowy państwa, przez premiera, rząd, na silnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kończąc i ambasadorach w państwach przyjmujących. To tutaj każdy element musi zagrać, każdy element tej machiny musi być dobrze naoliwiony.
Taki jest charakter stosunków międzynarodowych, że w stosunkach międzynarodowych, w dyplomacji jednostka niewiele może. Ale z drugiej strony to też jest piękne, prawda, że potrzeba w wysiłku, współpracy tylu osób, żeby to jednak zagrało. Tak, szczególnie, że właśnie tak z perspektywy idealnej można powiedzieć, że właśnie przekładając to nawet na taki realizm, mówiąc tak pokrótce, to właśnie można powiedzieć, że w większości przypadków takie decyzje są także podejmowane demokratycznie lub kolektywnie względem jakiejś jednostki, bo czym byłoby dany polityk, dana głowa państwa, dany prezydent wybrany demokratycznie, dany ambasador bez swojego zaplecza, bez tego, kto także na niego pracował, kto dał mu cokolwiek w jego życiu, kto mu z tym pomógł, w zasadzie byłby jednostką. I to można powiedzieć tyle, a nie osiągnąłby na pewno tyle bez odpowiedniego zaplecza, bez odpowiedniego wsparcia i bez odpowiedniej koordynacji. I tak samo z tym wszystkim to wygląda, że potrzebna jest jednak ta konkretna koordynacja międzyludzka, która może być wspierana przez jednostki, ale raczej one. Jednostki muszą być kolektywem. Tak bym w sumie powiedział. Tak, w dyplomacji w pojedynkę się absolutnie nie da. Nie ma szans na odniesienie sukcesu. Tak, wtedy mogą być sytuacje troszeczkę takie upokarzające, jak niektóre głosowania w niektórych dyplomatycznych instytucjach. Mówię sobie już o jakich. Tak, przykładów moglibyśmy tutaj przywołać dużo, dużo, niezwykle dużo. To są chociażby kwestie takie, myślę, że ciągle jeszcze świeża Sofagate, kiedy przewodniczący Rady Europejskiej razem z szefową Komisji Europejskiej pojechali do Turcji i tam ewidentnie myślę, że cała afera wynikała również z tego, że po prostu przewodnicząca komisji nie została uprzedzona przez swoich współpracowników. Albo może oni nie wiedzieli o tym, jaki jest układ, kto gdzie siedzi, jak to spotkanie jest przygotowane, i może stąd ta reakcja, może stąd to wielkie zaskoczenie. Później oczywiście wątek, który media podchwyciły, komentowały nie zawsze w sposób dowodzący, że dziennikarze znają się na rzeczy albo że znają się na kwestiach związanych z precedencją i z protokołem dyplomatycznym. No ale afera się już zrobiła i teraz to odkręcić jest niezwykle trudno. A ja uważam, że właśnie całej sprawy nie byłoby, albo przynajmniej nie miałaby ona takiego wydźwięku, gdyby tylko po prostu z odpowiednim wyprzedzeniem zespół przygotowujący to spotkanie udzielił odpowiedniej informacji szefowej Komisji Europejskiej. Nawet w tak Natomiast potężnym. tak, ale skończył się naprawdę dużą aferą międzynarodową. Tak, nawet w tak potężnych instytucjach, jakimi jest Unia Europejska, trudno jest mi znaleźć silniejszą organizację z perspektywy czysto politycznej i ekonomicznej od Unii Europejskiej. Zdarzają się takie wpadki, będą się one zdarzać w zasadzie zawsze, wszędzie. Czynnik ludzki jest nieubłagany, a ludzie, jeśli chcą robić coś w sposób, można powiedzieć, autorytarny, czasami będą się na tym pokrótce przejeżdżać. Zgadza się, dokładnie to, o czym dzisiaj już wspominaliśmy. Czynnik ludzki jest nieodzowny, bez niego trudno sobie wyobrazić relacje międzynarodowe. Z drugiej strony najłatwiej popełnić błąd właśnie w wyniku tego, że czegoś czynnik ludzki nie dopilnował. Myślę, że w zasadzie można tym spuentować to, bo cały panel notabene dyskusyjny, więc chciałbym pani bardzo mocno podziękować za udział w Dziękuję. dzisiejszym panelu i również liczę na współpracę przy chociażby przyszłorocznych albo jakie jeszcze wpadną do głowy. Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle jest mi niezwykle miło się z Państwem spotkać. I oczywiście liczę na kontynuację. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy i do widzenia.